Witam miłośników przyrody, górskich wędrówek i miejsc tajemniczych w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego. W kilku wcześniejszych filmikach wspominałem, iż Beskid Śląski oraz Park Krajobrazowy, jaki jest utworzony na tym terenie, jest miejscem występowania wielu form skalnych. Jest ich tutaj niezliczona ilość, bardzo często przybierają niezwykłe, fantazyjne, wręcz bajkowe kształty, imponują wysokością czy też długością i takich form skalnych w Beskidzie Śląskim jest naprawdę wiele. Niewielka ich część, wręcz znikoma, jest dostępna szlakami turystycznymi, takie jak na przykład Dorkowa Skała, Malinowska Skała, Krzakowska Skała czy Skały Grzybowe w rejonie Krykawicy. Większość jednak tych wspaniałych form skalnych ukryta jest w różnych miejscach, w lasach, na zboczach gór czy też nad dolinami potoków. Dojście do nich bywa różne, czasami jest dość proste, ale czasami trzeba też troszkę sobie pohaszczować. Formy skalne przybierają bardzo różnorodne kształty. Mogą to być baszty, ambony, występy, grzyby skalne, ściany czy też mury. Dziś właśnie jedno z takich miejsc sobie obejrzymy. Niezwykle ciekawe, dość tajemnicze ze względu na swój wygląd oraz lokalizację. Jest to tak zwane zwalisko czy też wąwóz skole, bo takie nazwy pojawiają się w różnych źródłach. Jeżeli będziemy w tym miejscu, pamiętajmy oczywiście o zachowaniu szczególnej ostrożności, bo każde takie miejsce no nie jest łatwe do penetracji, ale na pewno jest warte odwiedzenia i na pewno warto poszukać takich niezwykłych, bardzo ciekawych miejsc. Tak zwane zwalisko to nic innego jak wielkie rozpadlisko skalne, które wytworzyło się na zboczach Skrzycznego, no gdzieś poniżej hali jaskowej. Z jednej strony mamy tutaj usypisko bardzo dużych bloków skalnych z dużą ilością szczelin, wnęk, różnego rodzaju zapadlisk. Z drugiej strony wysoką ścianę skalną, której wysokość dochodzi aż do 11 metrów. Ciągnie się to na dość długim odcinku. Teren jest tutaj bardzo urozmaicony, bardzo taki no nierówny, pełen głazów, szczelin i wnęk, w których oczywiście musimy, będąc tutaj, uważać, aby nie stała nam się krzywda, ale ostrożne odwiedziny tego miejsca zapewnia nam wspaniałe wrażenia, bardzo malownicze, bardzo ciekawe miejsce, które z pewnością zachwyci wszystkich poszukiwaczy miejsc ciekawych. Właśnie w takich miejscach świetnie widać, jak procesy erozyjne modelują formy skalne. Mamy tu silną działalność wody, która cały czas wypłukuje poszczególne warstwy między szczelinami, warstwy piaskowców. Mamy też wietrzenie mrozowe, szczególnie zimą, gdy ta przy niskich temperaturach ta woda zamarza, to po prostu systematycznie, powolutku rozsadza skały, pogłębiając szczeliny i pęknięcia. No my tego nie widzimy, bo proces jest długotrwały, ale on cały czas działa. Takie skały coraz bardziej się odpreparowują od siebie, dzielą się na poszczególne bloki, które z czasem staczają się w dół. Po prostu odrywają się i staczają po zboczu i stąd też tu, jak widzimy, jest tych bloków skalnych bardzo, bardzo dużo. Z jednej strony nadal mamy wysokie ściany skalne, z drugiej cały ten materiał, który przez wieki, przez tysiące lat po prostu odrywał się i staczał w dół. I ten proces cały czas będzie trwał, aż całkowicie ten teren zostanie przekształcony, przemodelowany, czego my już nie doczekamy, ale w przyszłości z pewnością tak będzie.
koniecznie trzeba sobie też powiedzieć o roślinności naskalnej, związanej właśnie z takimi warunkami bardzo trudnymi. Są to zbiorowiska dość rzadkie, dość specyficzne, ponieważ roślinność tego typu, mchy czy też różne inne drobne roślinki, porastają w miejsca bardzo trudne dla roślin do życia. To są przeważnie jakieś niewielkie półeczki skalne, szczelinki, wnęki, miejsca, gdzie choć troszkę udało się wytworzyć gleby, na których właśnie te roślinki sobie tutaj są w stanie rosnąć. Takie miejsca są dla nich bardzo trudne do życia. Po pierwsze, skała może być całkowicie odsłonięta i wtedy jest silne nasłonecznienie, więc ta woda, która jakoś się tutaj dostaje, też szybko paruje. Z drugiej strony, nawet jeżeli zacienione i pada deszcz, jest mokro, to woda szybko po takich skałach spływa. Kolejną rzeczą, która jest tutaj dla roślin bardzo, bardzo źle wpływająca, to są temperatury niskie. Jeżeli pada śnieg, to oczywiście tą wierzchnią warstwę skał przykryje. Natomiast pionowe ściany skalne, półki, wnęki są często tego śniegu pozbawione, czy też tego śniegu jest niewiele. A śnieg, szczególnie zimą przy niskich temperaturach, świetnie izoluje przed niską temperaturą, tworząc taką pierzynkę. No w takich warunkach tutaj na skalnych ta pierzynka jest cienka lub jej w ogóle nie ma. Stąd też ta roślinność, jaka tu występuje, ma szczególnie trudne warunki do życia, do rośnięcia. No i to też powoduje, że ta roślinność jest dość skąpa, ale ze względu na to, iż nie jest zbyt powszechna, bo przecież związana głównie z takimi miejscami skalnymi, wychodniami skalnymi, to też te siedliska są dość interesujące, często bardzo cenne, z wieloma rzadkimi gatunkami roślin, czy też mchów, które sobie tutaj występują. Wąwóz z kolei znajduje się poza szlakiem turystycznym, ale nie jest to miejsce nieznane. Turyści przychodzą w to miejsce, dość często je odwiedzają. Nawet dziś spotkałem jedną osobę, która tutaj w wąwozie była. Natomiast nieco trudniej wytłumaczyć, gdzie to jest. Generalnie poniżej szlaku niebieskiego z Ostrego na Skrzyczne, gdzieś na wysokości Hali Jaskowej, ale pod nią. Także znalezienie tego wymaga odrobiny haszczowania i szukania tego miejsca w terenie. Można natomiast popatrzeć sobie na książkę, na publikację, jaką wydał Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pod tytułem Skalny Świat Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. W publikacji tej, oprócz ogólnych informacji z zakresu geologii, geomorfologii czy też roślinności naskalnej, ujęty został katalog 126 form skalnych w Beskidzie Śląskim, w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego, z dość dokładną ich charakterystyką oraz podaniem lokalizacji, więc można skorzystać z tej książki, aby odszukać tą czy też inne miejsca związane z przyrodą nieożywioną. Książka jest dostępna w formie online, można wejść na stronę zpk.com.pl i tam w zakładce publikacje odszukać właśnie tą publikację w formie PDF. Zachęcam więc do zapoznawania się z przyrodą nieożywioną Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, bo jest to świat niezwykle ciekawy, bardzo interesujący i bardzo, bardzo malowniczy.